pan Zbigniew Stonoga. Ja miałem okazję spotkać się z panem Stonogą kilkakroć właśnie w ramach rozmów, które prowadziłem i muszę powiedzieć, że spotkanie ze Zbigniewem Stonogą było dla chyba najszerszego kręgu osób zainteresowanych, czy powiedzmy moich odbiorców, czy nawet sympatyków, było chyba najbardziej gorszące z tego wszystkiego. Chyba tylko pan Janusz Korwin-Mikke może konkurować tutaj w tej kategorii z panem Stonogą. To znaczy spotykam się też często z takimi wyrazami zgorszenia ze strony różnych ludzi, którzy wyobrażają sobie politykę jako świat, w którym można funkcjonować w warunkach sterylności. Tak? Otóż to jest niemożliwe. To jest niemożliwe i gdybym ja nie był takich spotkań odbywał, to bardzo zasadnie mógłby ktoś zapytać mnie i rozliczyć z tego dzisiaj, zapytać, a co pan zrobił dla urealnienia pańskiego projektu politycznego? I gdybym ja wtedy mówił, że z góry zrezygnowałem, bo pomyślałem sobie, że coś tam, prawda, to wtedy moglibyście mnie państwo rozliczać z braku praktycznego podejścia, braku realizmu. Otóż w ramach mojego realistycznego myślenia, które niestety właśnie fakt, że jest już niespełna tydzień do końca zbiórki podpisów, a ja ciągle państwa upraszam o pomoc w tej akcji, to świadczy o tym, że na skalę kraju sytuacja nie jest taka prosta, że te podpisy na przykład same się nie zbierają, co się niektórym wydaje, prawda? Że jak tutaj podnosimy sztandar, to podpisy same się zbierają. Nie, one się same nie zbierają. Więc spotkałem się z panem Zbigniewem. No i pan Zbigniew przedstawił mi się jako zwolennik dekomunizacji i katolik. Prawda? Bardzo dobry punkt wyjścia na początek do rozmowy o kwestiach programowych, ale w czasie ostatniej naszej rozmowy na zadane przeze mnie wprost pytanie, na czym panu zatem zależy, czy na partii Stonoga w Sejmie, czy na zmianach ustrojowych w Polsce? Pan Zbigniew raczył odpowiedzieć bez wahania i natychmiast jasno, krótko, zwięźle, partia Stonoga, po to idę i dlatego wykluczył jakikolwiek ewentualny szerszy front, tak? Chciał owszem zadawać się ze mną, podobnie jak inni zapraszali mnie właśnie na swoje jedynki i chcieli ze mną kooperacji, ale nie chcieli frontu poszerzać, bo to już by w czymś przeszkadzało, prawda? Więc ta rozmowa była na tyle konkluzywna, że wyjaśniła, że nie mamy żadnego wspólnego projektu do zrealizowania, bo współtworzenie sytuacji, w której właśnie ktoś będzie się mógł zainstalować w Sejmie i stworzyć swój klub partyjny, to jest dla mnie horyzont za wąski. Co do informacji, jakie możemy mieć na temat różnych uczestników sceny politycznej, to jest ich niedostatek, prawda? Jest ich niedostatek, ale nie sądzę, żebyśmy mogli łatwo przesądzić, kto kim steruje, prawda, i kto za kim stoi. I dlatego jeżeli ktoś uważa, że akurat projekt pana Zbigniewa Stonogi jest łatwiejszy do zdefiniowania niż inne, to chyba właśnie nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Z kolegą Sumlińskim miałem okazję na ten temat rozmawiać i okazało się, że właśnie to nie jest proste skonkretyzować w jakikolwiek sposób takie hipotezy, które i mnie samemu się udzielały i udzielają, ale nie jest łatwo to skonkretyzować. No dzisiaj, cóż, właśnie minęło parę następnych miesięcy, I wychodzą na jaw zamysły serc wielu i właśnie widać, jak szeroko krojone są czyje projekty polityczne.